Pierwszy dzień wiosny laureaci konkursu Gdybym był prezydentem mieli zaszczyt zasiąść w fotelu prezydenta i przejąć jego obowiązki. Swój dzień rozpoczęli od spotkania z prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą. Miło mi jest przywitać Was. Mam nadzieję, że ten dzień spędzicie z opiekunkami i ze mną w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. I na koniec dnia, po tych wszystkich przeżyciach, będziecie mogli wiele doświadczeń, które dzisiaj zdobędziecie, przekazać swoim kolegom. Dla nowych prezydentów miasta zaplanowano wiele ciekawych atrakcji. Wybrali się m.in. do Referatu Spraw Obywatelskich czy Wydziału Urbanistyki, gdzie mogli zobaczyć, jak wygląda praca w urzędzie. W dalszej części programu zaplanowano wizytę w Ochotniczej Straży Pożarnej, w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz Straży Miejskiej. Najnowszy nasz nabytek dzięki wsparciu Urzędu Miasta został u nas postawiony w garażu. W tej chwili on działa do pożarów. Mamy na terenie miasta trochę zabytkowych obiektów, no, które trzeba bronić. Na zakończenie jednodniowi prezydenci oddali do użytku stację diagnostyczną dla rowerów, która jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Wsłuchujemy się w to, co mówią mieszkańcy, wsłuchujemy się w już niemałą rzeszę, w opinię niemałej rzeszy mieszkańców Sieradza, którzy jeżdżą na rowerach. Taka potrzeba była. Miejsce też nie jest przypadkowe, dlatego że jest przy ciągu komunikacyjnym, którym porusza się bardzo dużo osób i jest wyznaczona ścieżka rowerowa. Władze Sieradza planują więcej takich punktów diagnostycznych przy ścieżkach rowerowych. Apeluję z tego miejsca do wszystkich tych, którzy oglądają program Państwa, abyśmy uszanowali to, co powstało, żebyśmy zwracali na to uwagę, bo to jest nasze dobro wspólne. Niech ono służy nam jak najdłużej. Jednym z zadań nowych prezydentów było przekazanie nagrody w konkursie fotograficznym Mój Sieradz, Mój Rower. Zwycięzcą został Sławomir Banach. W konkursie bierzemy zawsze udział czynnie w jakichkolwiek organizowanych imprezach rowerowych w mieście, organizowanych przez Urząd Miasta Sieradza. Rodzinnie też bardzo często jeździmy na różne wyprawy rowerowe, dzięki czemu moje dwie pociechy to jest syn i córka, no i żona oczywiście tak samo bierze udział. Poznają Sieradz, mówiąc prosto, wszystkie kąty sieradzkie. A na zdjęciu jest ujęty most wantowy w Sieradzu, gdzie mieliśmy też wycieczkę rowerową. I tam postanowiliśmy sobie zrobić zdjęcie rodzinne. I wykorzystaliśmy to zdjęcie właśnie w tym konkursie. Jednodniowa zamiana prezydentów to niezwykle ciekawa i pouczająca inicjatywa dla uczestników. Wydarzenie, które tak naprawdę przybliża młodzież do samorządu, to jest jedno. Drugie, no, też takie działania proekologiczne, które są w ramach tego wydarzenia fantastyczne. Dzieciaki mają mnóstwo pomysłów. Cieszę się, że władze Sieradza takie pomysły nagradzają, więc no tylko się cieszyć. Nowym prezydentom spodobała się pełniona przez nich funkcja. Mają oni wiele pomysłów, które chcieliby wcielić w życie. Chciałbym działać z ludźmi dla ludzi, tworzyć nowe miejsca pracy, gospodarować budżetem miasta. Zrobiła koło szkoły ścieżki rowerowe. Nie da się ukryć, że ten dzień przyniósł jednodniowym prezydentom sporo wrażeń i nowych doświadczeń, które na pewno zapamiętają na długo.